Cześć, witam Was z Karolinką. Wszystkie osoby, które się dobrze odżywiają albo postanowiły się dobrze odżywiać. Dzień dobry. Mottem dzisiejszego odcinka jest hasło Chleb nasz powszedni. Na jednym z ostatnich spotkań na Zoomie pani Kasia powiedziała: ja sobie nie wyobrażam zdrowego odżywiania się bez chleba. Miała rację. Osoba, która się odżywia w sposób typowy, bez chleba nie może się dobrze odżywiać. Tego sobie wyobrazić nie można. No, oczywiście trochę inaczej jest w przypadku osób, które stosują diety nietypowe, na przykład keto diety. One potrafią sobie ułożyć odżywianie bez chleba. Chleb jadamy czy ludzie jadają od kilku tysięcy lat. Jak tylko zaczęła się era neolitu, czyli kamienia gładzonego, i ludzie zaczęli uprawiać rośliny, uprawiali też zboża. Ze zboża mieli ziarno. Ziarno mielili na żarnach, brali do ręki, trochę moczyli to w wodzie, ugniatali i powstała zwarta kulka. Tą kulkę kładli na kamieniu przy ognisku, czyli pod płomieniem. I tak powstał podpłomyk. Pierwowzorem wszystkich chlebów jest właśnie podpłomyk. No, chleb jest bardzo ważny. Chociażby świadczy o tym to, że w Biblii jest przypowieść o tym, jak Jezus Chrystus rozmnożył chleb. No, oczywiście ludzie mieli chleb nie stąd, że na co dzień był on rozmnażany. Chleb piekli piekarze. I cechy piekarzy, to już w wiekach średnich, to były najpotężniejsze cechy. Warto zwrócić uwagę na to, że chleb był wyrobem produkowanym najczęściej i w największej ilości w owych latach. Niczego tyle nie produkowano. Żadna inna grupa rzemieślników w tak wielkim stopniu nie zaspokajała potrzeb ludzi. Było coraz więcej ludzi, pieczono coraz więcej chleba i pod koniec XIX wieku wynaleziono mlewnik. Mlewnik, czyli dwa walce stalowe bądź porcelanowe. Między te walce dostawało się ziarno i było dokładnie rozgniatane. Tak dobrze było rozgniatane, że z tych części ziarna, czyli z okrywy i bielma i zarodka, w zasadzie zostawało bielmo. Okrywa, to przechodziło przez takie sita, okrywa pozostawała. I pozostawało w tej mące, znaczy może inaczej, nie pozostawało. Oczyszczano mąkę z tego, co najlepsze. Chleb przestał być prawdziwym chlebem. Obecnie chleb, ciasta pieczemy z mąki otrzymywanej przemysłowo. Widzimy w sklepach taką mąkę, na opakowaniu jest napisane mąka typ powiedzmy 500, mąka typ 2000. Co oznacza ten typ? Jeżeli liczbę, która wskazuje typ mąki, podzielimy przez 1000, to otrzymamy zawartość składników mineralnych w tej mące wyrażoną w procentach. Czyli jeżeli jest mąka typ 2000, ten najwyższy typ mąki, to znaczy, że jest w niej 2% składników mineralnych.
To oczywiście jest mało. Ona została oczyszczona. To jest proces technologiczny ściśle kontrolowany. W samodzielnie zmielonej mące tych składników mineralnych jest więcej, 3-4%. W związku z tym mąkę mielimy sami. Jest to bardzo fajne działanie. Zwykle uczestniczy w nim rodzina. Ja pamiętam, jak u mnie w domu robiło się masło w maselnicy. Trzeba było tym drążkiem machać, to było dosyć ciężkie, więc wszyscy po kolei się zmieniali. Karolinka pokaże, jak ona potrafi zemleć ziarno. Proszę, Karolinko. Wyłącz. Proszę Państwa, trochę to trwało, bo to jest młynek żarnowy. Czyli tam są dwa kamienie, które obracają się względem siebie. Ziarno wpada między te kamienie i jest mielone. Taki młynek, właśnie ten ja kupiłem ponad 20 lat temu. I on przez te 20 lat cały czas pracuje. No ale jednokrotne zmielenie mąki to za mało. Karolinko, drugi raz mielimy. Nie w tą stronę. To trzeba popychać, bo tak. Jak już jest ta mąka, to już sama nie idzie. To można bezpiecznie popychać tam do tych żaren. Jest pewna odległość, także nic się Karolince nie stanie. No dobrze, wyłączmy młynek. Teraz odsuniemy na bok troszeczkę ten młynek, żeby on nam nie przeszkadzał. I weź tutaj to wszystko, co jest potrzebne, żeby zrobić zakwas. O co chodzi? Z takiej mąki można było zrobić podpłomyk. Wziąć garść, woda, ugnieść, położyć przy ognisku. Ale my dzisiaj chcemy, żeby chleb był puszysty, miękki. W jaki sposób możemy to zrobić? Dodajemy do ciasta zakwas. Zakwas to jest substancja, która fermentuje. Jak zakwas fermentuje, wzrastają drożdże i bakterie kwasu mlekowego. My wykorzystujemy zjawisko tak zwanej fermentacji samoczynnej, czyli niczego do niej nie dodajemy. Co jest nam potrzebne, żeby zrobić zakwas? Mąka, 3/4 szklanki mąki i 3/4 szklanki, to jest duża szklanka, to jest 3/4 zwykłej szklanki i 3/4 szklanki ciepłej, letniej wody. I naczynie, wyparzony słoik. I teraz, Karolinko, rób zakwas, wsyp mąkę do słoika, wlej wodę i wymieszaj drewnianą łyżką. No wystarczy. Wystarczy. Łyżeczkę można odłożyć na miejsce. Proszę Państwa, i teraz
tym oto słoiku już się rozpoczęła samoczynna fermentacja. Zaczynają powstawać drożdże, rozwijają się bakterie. Czekamy, odstawiamy ten słoik w ciepłym, nieprzewiewnym miejsce i na drugi dzień dokarmiamy zakwas, czyli znowu wsypujemy 3/4 szklanki mąki i 3/4 szklanki wody dolewamy. Znowu mieszamy. Zakwas należy dokarmiać 4 razy. Albo codziennie, albo co drugi dzień, w zależności od tego, jak nam to wyjdzie. I po 4 dokarmieniu zakwas jest gotowy. My używamy do mieszania łyżki drewnianej, a nie metalowej, ponieważ metal reaguje z masą zakwasu. I teraz taki gotowy zakwas możemy trzymać w lodówce. Dowolnie długo. Nic się nie stanie. Jeżeli spodziewamy się, że przez jakiś czas nie będziemy piekli chleba, to można ten zakwas wysuszyć, to znaczy rozłożyć papier, położyć tam kulki zakwasu, żeby wysechł. I ten wysuszony zakwas może sobie i rok leżeć, a jak będziemy chcieli go użyć, wkładamy go znowu do wyparzonego słoika, zalewamy wodą i zakwas odżywa. Przystępujemy do pieczenia chleba. W zasadzie do wyrobienia ciasta na chleb. Mamy tu przygotowane wszystko, co jest potrzebne. 2 szklanki mąki żytniej, 2 szklanki mąki z samoprzy, zakwas, sól i wodę. Woda powinna być ciepła, więc w szklance jest woda dosyć ciepła, a w butelce woda mineralna gazowana. Dobrze jest użyć wody mineralnej gazowanej, bo to trochę tam nam od tego dwutlenku węgla ciasto staje się bardziej pulchne. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, mianowicie ja sobie zawsze to tak przygotowuję i tak Państwu radzę, żeby po zmieleniu ziarna od razu umieścić odpowiednie porcje w słoiczkach. Dlatego, że jak będziemy chcieli wyrobić ciasto, to już mamy to odmierzone i wtedy idzie to bardzo szybko. Proszę Karolinko, wyrabiamy ciasto. Zaczynasz od tego. Wsypujesz do naczynia mąkę żytnią w całości. Wsypujesz mąkę z samoprzy. I teraz, ze względu na to, że to są 2 rodzaje mąki, trzeba je wymieszać. Bierzesz łyżkę drewnianą najlepiej i wymieszaj te mąki ze sobą. Tak dokładnie, żeby wszystko było wymieszane. No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, ja tutaj jeszcze ruszę. O! I mąkę mamy wymieszaną. Teraz dodajemy sól. Tak trochę mniej niż pół dużej łyżki. Tam masz dużą łyżkę. Trochę mniej niż pół. O! I wrzucasz. I wrzucasz, znowu to wymieszamy. Następnie dodajemy 3 łyżki zakwasu. No to jest dosyć ciężko go wziąć, to może ja to zrobię. A nie, nie było ciężko. To ty jeszcze 2 dodaj. 2, takie niepełne. No jeszcze trochę. O! I to wystarczy, tak to obtrzepmy. Mamy
mąkę, zakwas, mąkę posoloną. I teraz, Karolinko, dopełnij do tej szklanki wodę. Tak, do tej szklanki wlej mineralną. Wlej mineralną, żeby było pełno. I wlej tutaj. Śmiało. O, teraz proszę zobaczyć, nie wiem, czy to kamera pokazuje, jak to wszystko bulgocze. To dlatego, że jest woda gazowana, ale też dlatego, że tutaj był zakwas. Wymieszaj to teraz, Karolinko. Teraz to po prostu trzeba wymieszać. Wszystko ze sobą wymieszać. Tak, do dna. Ja jeszcze trochę silniej to wymieszam. A ty weź troszeczkę jeszcze, bo to jest jeszcze za gęste. Trochę wody, tak ćwierć szklanki, do szklaneczki wlej. No tak, i wlej tutaj. O. Fajnie się to pieni. I co mamy? Mamy wymieszane składniki. Początek ciasta chlebowego. I teraz chodzi o to, że chcemy doprowadzić to ciasto do właściwej konsystencji, ale najpierw musimy mu dać godzinkę na to, żeby to wszystko się zmacerowało, żeby to zaczęło fermentować. Więc przykrywamy ściereczką. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na jedną godzinę w miejscu ciepłym i nieprzewiewnym. Nasze ciasto chlebowe, które częściowo przygotowaliśmy, stało w ciepłym, nieprzewiewnym miejscu przez godzinę, przykryte ściereczką. I oto one. I oto nasze ciasto. No i teraz każdy, kto zajmował się pieczeniem, wie, że ciasto należy wyrobić. Więc próbujemy wyrabiać to ciasto. Wyrabiamy to ciasto, zaraz Karolinko, ty będziesz wyrabiała, w ten sposób, że z jednej strony bierzemy i tak zagarniamy. Bierzemy i zagarniamy. Proszę bardzo. O tak. O tak. O tak. O tak. I tu stąd. Bierzemy, zagarniamy. Teraz pozwól, że ja sprawdzę, czy ono ma dobrą konsystencję. No trochę jest zbyt zbite. Jest trochę zbyt zbite. Wobec tego należy dodać odrobinkę wody i dalej wyrabiać. Wyrabiaj, Karolinko. O tak. O tak. I tak od dołu, od dołu. O, właśnie tak, właśnie tak. Bardzo dobrze robisz. Tak, proszę Państwa, trzeba wyrabiać to ciasto. Podbierać od dołu, przekładać na górę. I teraz po
czym można poznać, że ciasto już jest dobre? Po opuszkach palców. Pokaż opuszki palców. Tutaj brała przed chwilą, ale widać, że na tych opuszkach ciasta nie ma. Tu gdzieś się lepi, ale na opuszkach nie ma. Jeżeli na opuszkach nie ma ciasta, to znaczy, że ono już jest dobre. Skoro jest dobre, przekładaj je do formy. Tak. O, ale trochę musimy zostawić. Musimy trochę zostawić. Powiem zaraz dlaczego. No to oczywiście trzeba tą formę wypełnić całą. I wygładzić. Tak jest. Staraj się tak tutaj w narożnikach wygładzać. To, co zostawiłem, to wraca do słoika z zakwasem. Już jest tak tutaj w miarę ładnie wygładzone. I teraz, żeby to jeszcze gładsze było, to weźmy odrobinkę wody tutaj. O, i z tą wodą tak wygładzaj, Karolinko. O, widzisz, jak jest ładnie teraz? I teraz staraj się tu jeszcze. O, i tam jeszcze, z tej strony. O, proszę Państwa, Karolinka pięknie wygładziła ciasto. Umyjmy ręce. Proszę. I proszę Państwa, ciasto mamy przygotowane. Teraz włożymy je do piekarnika, ale wyłączonego na 8-10 godzin. Jeszcze chwilę, Karolinko. Na 8-10 godzin. To ciasto będzie rosło, czyli fermentowało. Czyli ono będzie fermentowało. Dobrze jest włożyć to wieczorem, ustawić tak, żeby się piekarnik włączył o godzinie 6. O 7.25 będzie upieczone. No musi trochę wystygnąć. Na 8.30 mamy świeże pieczywo na śniadanie. Oto mamy upieczony chleb. On jest jeszcze ciepły, miękki. Spróbujmy go ukroić. Najpierw odkroję tak zwaną piętkę. Są osoby, które są gorącymi zwolennikami piętki. Są takie, które piętki nie jadają. O, Karolinka mówi, że ona nie jada. On się dobrze nie kroi, dlatego że jest ciepły, ale presja czasu. Proszę zobaczyć, ten chleb jest porowaty, mięciutki. Spróbuj, Karolinko, jak smakuje. Jest bardzo pyszny. Jest bardzo pyszny. No chleb się nam udał jak zawsze. Ja myślę, że w tym momencie podziękuję Karolince za pomoc. Także podziękuję w imieniu wszystkich, którzy ten film oglądają, za to, że tak ładnie zaprezentowała, jak można piec chleb. Dajmy Karolince szansę pożegnania się. Do widzenia, dobranoc. I oto mamy upieczony chleb. Ja tutaj chciałbym porównać chleb, który przed chwilą upiekłem, z chlebem kupionym. No oczywiście chleb kupiony jest bardzo sprężysty, bardzo pulchny. Ten chleb upieczony też swoją sprężystość posiada,
widać tutaj, że jest chlebem pulchnym, jest chlebem też miękkim. No ten może jest bardziej miękki, ale oba są miękkie. I teraz pierwsze pytanie, które należy sobie zadać. Ile tego chleba jesteśmy w stanie zjeść? Tutaj na tych dwóch talerzykach ja pokazałem porcję 80 gramów tego, 80 gramów tego. No to jest mniej więcej taka prawidłowa porcja chleba do posiłku, do śniadania. Tak to powinno być, ale ile my jesteśmy w stanie zjeść tego, a ile tego? Kiedyś uczestniczyłem w zdarzeniu, które jak gdyby pokazało to w sposób bardzo dobitny. Mianowicie w momencie, gdy skończyłem lat 18, podjąłem swoją pierwszą pracę wakacyjną, chyba podpisałem umowę o pracę na 3 miesiące. Zatrudniłem się w charakterze magazyniera w magazynie kuchennym na koloniach letnich prowadzonych przez zakłady Silesiana z Dzierżoniowa. Kolonie były w Gdańsku Oliwie. Duże kolonie, tam było około 600 dzieci. No i oczywiście te dzieci, które przyjechały z Dolnego Śląska, rwały się do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzać nad morzem. Więc o godzinie 9 wszyscy byli już nad morzem i wracali na godzinę 22. W międzyczasie dostali kanapki, które tam w przelocie zjedli. No jak już te dzieci wróciły na godzinę 22, dostawały kolację. Wędlina, chleb. No ale jak już zjadły ten chleb z tą wędliną, to ciągle chciały jeszcze chleba, jeszcze chleba, jeszcze chleba. Wtedy już do chleba był tylko dżem. I ile te dzieci potrafiły zjeść chleba? To było wprost niewiarygodne. 2,5 kilograma na głowę. No coś niesamowitego. No nie można było im zabronić, no bo cały czas mówili, jeszcze, jeszcze, jesteśmy głodne. No ale to tak, po pierwsze niezdrowo, po drugie nawet budżet zaczął nam nie wytrzymywać. No i oczywiście szefowa kuchni natychmiast znalazła na to sposób. Na drugi dzień zamówiliśmy w piekarni chleb razowy i to jeszcze piekarz tak go upiekł, że dodał do niego otręby. To były spożywcze otręby, więc to tam nic złego, ale chleb był taki bardzo treściwy. No i ile one tego chleba zjadły? 2 kromki. No może ktoś trzecią. Dlaczego tak się stało? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, powiem też o innym zdarzeniu. Mianowicie w czasach studenckich wyjeżdżałem ze swoją przyszłą żoną do Niemiec, czyli jak to się wtedy nazywało, Republiki Federalnej Niemiec, żeby w czasie wakacji tam pracować. No, tam się świetnie zarabiało. Ja świetnie, bardzo dobrze płatną pracę dostałem na budowie. Wszyscy koledzy mi zazdrościli stawki, którą miałem. Natomiast moja żona, kiedyś się umówiliśmy w restauracji i jak tam przyszedłem, to okazuje się, że siedzi przy stoliku z kelnerem i sobie rozmawiają. Okazał się to Pakistańczyk, nazywał się Ikram Bhatt i on załatwił mojej żonie pracę kelnerki w lodziarni. No zarabiała 8 razy więcej niż ja. Z jej 1,5-miesięcznych zarobków kupiliśmy swój pierwszy samochód. Maluch po maluch. Ale stać nas było, żeby z wyjazdu wakacyjnego za gotówkę kupić samochód. I Ikram Bhatt okazał się bardzo ciekawym człowiekiem. Mianowicie on mówił tak. Tam u mnie w Pakistanie, tam się żyć nie da. Tam nie ma co jeść. Tam jest dużo ludzi. Niewiele rośnie. Dlatego przyjechałem tu do Europy.
Ja chcę być Europejczykiem. Już się zorientowałem. Praca, mieszkanie, to proste wszystko tu u was jest. Ale żeby być Europejczykiem, to trzeba rozumieć ludzi. Rozumieć Europejczyków. W związku z tym toczyliśmy długie rozmowy, dla nas bardzo frapujące, bo on zadawał nam pytania. Dlaczego tak postępujemy? Co o tym myślimy? Dlaczego tak reagujemy? Myśmy się nigdy nie tak. Żyliśmy normalnie, nie zastanawialiśmy się, że ktoś może tak analizować nasze życie. Bardzo ciekawe przeżycie. I kiedyś spacerowaliśmy z Ikramem i Ikram rzucił taki pomysł. Chodźmy do sklepu, zróbmy zakupy i zróbmy tak. Wy ugotujcie coś na kolację, po swojemu, ja po swojemu i porównamy. Mówi tylko, oczywiście nie kanapki, trzeba coś ugotować. No i tak sobie pomyśleliśmy, co my możemy tak na szybko zrobić. Naleśniki. Kupiliśmy produkty do naleśników, kupiliśmy konfiturę nisko słodzoną. Usmażyliśmy te naleśniki. Ikram spróbował. Mówi, nie, wiecie, to w ogóle nie ma smaku. To jest słodycz, która zabija wszystko. Mówi, to dziwne, że wy coś takiego jecie. On przyrządził taką potrawę, warzywa zasmażone, przysmażone na patelni żeliwnej z baraniną. No, dodał tam swoich przypraw. Było to fantastyczne. Ja od tego czasu często jadam podobne obiady. Warzywa, mięso, odpowiednie przyprawy i sos. No i Kram tłumaczył to tak. Spróbujcie to. Zobaczcie, że to jest coś innego. To ma swoją głębię smaku. Jak ty to zjesz, to twoje ciało się cieszy. I to cieszy się długo, bo coraz to więcej do niego dociera, że tam są bardzo ważne i potrzebne rzeczy. A w tym waszym to co jest? Taki przypływ energii chwilowy, szybko to mija, znowu przypływ, znowu mija, a po dwóch godzinach już jesteście głodni. I Kram użył takiego porównania naszego jedzenia i ich jedzenia. Mówi, wasze to jest takie, wyobraź sobie, widzisz bardzo atrakcyjną dziewczynę. No patrzysz na nią z przyjemnością, coś sobie pomyślisz, no jest jakieś przeżycie. Ale krótkotrwałe i płytkie. Za chwilę znowu byś chciał popatrzeć na inną. Natomiast nasze jedzenie to jest tak, jak mieć stałego partnera, z którym ciągle coś wspólnie przeżywasz i dlatego się kochacie. I my nasze jedzenie kochamy. A wy macie takie, którego się kochać nie da. Mój przyjaciel Ikram Bhatt nie posiadał książkowej wiedzy o odżywianiu. Był jednak bardzo wnikliwym obserwatorem. Potrafił zauważać coś, czego my nie zauważamy. Potrafił wyciągać z tego wnioski. On zauważał, że my po spożyciu posiłku jesteśmy bardzo szybko głodni. On nawet mówił tak. Słuchajcie, wy to jesteście głodni w czasie posiłku. Co chwilę wam ten głód się gdzieś pojawia i chcecie jeść coraz więcej. No i tak właśnie jest, gdy jemy chleb z białej mąki. Chleb ten ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Jest bardzo szybko trawiony, bardzo szybko wchłaniany. Żołądek się bardzo szybko opróżnia po zjedzeniu takiego chleba. No, co prawda, następuje wtedy wyrzut insuliny, ale nie insuliny, tylko glukozy, ale insulina działa.
i poziom glukozy nam się obniża. W związku z tym gdzieś tam w oddali zaczynamy czuć zbliżający się głód. Więc chcemy jeść więcej. Natomiast z chlebem razowym jest inaczej. Mianowicie ten chleb ma bardzo niski indeks glikemiczny. W związku z tym trawi się powoli, wchłania się powoli. Właśnie błonnik powoduje to, że on się zarówno powoli trawi, jak i powoli wchłania. W związku z tym nasyceni czujemy się dłużej, ale to nie jest tylko jedno działanie błonnika. Mianowicie błonnik, zwłaszcza ten nierozpuszczalny w wodzie, pęcznieje w żołądku. Czyli jest tak, że w żołądku mamy czegoś o większej objętości, coś o większej objętości niż zjedliśmy. Nie jest to pęcznienie aż tak duże, żeby było nam ciężko na żołądku, żeby nam przeszkadzało. Niemniej jednak właśnie dzięki temu pęcznieniu żołądka nie chcemy jeść. Czujemy się pełni, czujemy się nasyceni. Stąd właśnie chleba razowego nie chcemy i nie musimy jeść za dużo. I właśnie ten chleb, który przed chwilą upiekłem, jest takim pokarmem, który może być przez nas kochany. Kochajmy go, a on nam się odwdzięczy swoim dobrodziejstwem. Dlaczego powinniśmy go kochać? A ze względu na to, co on zawiera. I przede wszystkim ten chleb zawiera dużo błonnika. W 100 gramach chleba jest 9 gramów błonnika. Błonnik to jest taka substancja, którą kiedyś jedni uważali za składnik odżywczy, inni nie. Błonnik w znacznej części nie jest trawiony. W tym chlebie, błonnik obecny w tym chlebie w 80% jest to błonnik nierozpuszczalny w wodzie, czyli nietrawiony. No to po co go jeść? Okazuje się, że ten błonnik, który znajduje się w naszym pokarmie, pełni bardzo ważną rolę w regulowaniu trawienia i wchłaniania. I przez to, że on jest taki ważny, ważny jest dlatego, że on coś powoduje. On tak chroni przed cukrzycą. Chroni zwłaszcza przez to, że spowalnia wchłanianie i po spożyciu takiego posiłku nie występuje nagły poposiłkowy przyrost glikemii. Czyli po pierwsze chroni nas przed cukrzycą. Po drugie chroni nas przed chorobami takimi jak zawały i wylewy. Chroni nas przed nowotworami. Chroni przed przybieraniem na wadze. Proszę zwrócić uwagę, on chroni przed 4 plagami, które dzisiaj nas dotykają. No jest z tym pewien problem, dlatego że w przypadku niektórych dysfunkcji nie można jeść za dużo błonnika. To jest nierzyc żołądka, wrzody dwunastnicy, choroby zakaźne. Normalnie zdrowy człowiek powinien spożywać około 20 gramów błonnika na dobę. Proszę zobaczyć, że skoro w tych 80, w tych 100 gramach
tego chleba, który upiekłem, jest 9 gramów błonnika, no to jeszcze druga taka porcja na kolację, mamy 18 gramów. A jak ktoś nie je takiego chleba, albo je ten chleb biały, który pokazywałem, to tam jest 4 gramy błonnika. To jak tutaj dojść do tych 20? W warzywach, w owocach, to na 100 gramów jest zwykle tego błonnika 1, 2, czasem 3 gramy. Trudno. Trudno. I dlatego ma rację pani Kasia, że bez chleba, chociaż ja dodam odpowiedniego, nie można sobie wyobrazić dobrego odżywiania. No ale co mają zrobić osoby, które mają te nieżyty żołądka i wrzody? No to jest trudne i odpowiednią dietę dla tych osób opracuje Piotr Rutkowski. W ramach tej naszej akcji, która już się u nas rozpoczyna, dietetyk Piotr Rutkowski pomaga dobierać dietę. No to jest duży problem, ale ja wierzę, że Piotr to dobrze zrobi, dlatego że on posiada niezwykle dużą wiedzę w zakresie dietetyki. Jest bardzo ambitny, angażuje się w to, co robi, więc poczekamy na to. Myślę, że to będzie. Dobrocieństwo chleba, tego, który został przed chwilą pieczony, bierze się nie tylko z tego, że w nim jest błonnik. Taki chleb to super żywność, nieomal żywność funkcjonalna. Czego tam nie ma? Przede wszystkim jest tam bardzo dużo składników mineralnych. Selen, mangan, chlor, fosfor, miedź, żelazo, molibden. Są witaminy z grupy B, jest kwas foliowy, są substancje bioaktywne, lignany, polifenole, fitosterole. I on nie tylko ten chleb pomaga nam zwalczać cukrzycę, czy chronić przed cukrzycą, zawałami, wylewami, rakiem, otyłością, ale ma szereg innych dobroczynnych wpływów na organizm. Wzmacnia nerki i wątrobę, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, poprawia funkcjonowanie narządów wzroku. Ja jestem przekonany, że osoby, które obejrzały ten film i dowiedziały się, jak łatwo ten chleb można upiec, jak łatwo można to tak sobie w domu ułożyć, żeby go piec systematycznie, uświadomiam się, że to jest bardzo proste. Po drugie, uświadomiam sobie, jakiż ten chleb jest wartościowy i ważny dla zdrowia. Upieką go. No na początek to może niekoniecznie trzeba kupować ten młynek. Można upiec go z mąki typu 2000. I uświadomią, spróbują ten chleb. I zobaczą, jaki on jest smaczny. No to te osoby będą się dziwiły, że do tej pory jadły kupowany chleb, zamiast piec go samemu. Cześć, do zobaczenia.